Taki film o sekcie, która mordowała ludzi i potem sprzedawała ludzi na narządy. Nerki, wątroba, płuca, wszystko. Ale kto chciał kupić takiego starego dziada Karlik? O, właśnie. Zastanów się. Dawcy narządów muszą być młodzi ludzie, nie ma to tam. No. Rozumiesz? Ty się już tam nie był. Może by go wyleasingowali, albo sprzedali w promocji, albo coś. Berci, jo to znosiła wczoraj. Jo to dzisiaj znosiła całą noc. Ale jak ty będziesz dzisiaj przez cały dzień fanzolu, że Karlikowo jest serial killer, to jo się zawinia w animal killera i jo cię na rifi zabija, widzisz, widzisz, jak ona umie zlekceważyć każde niebezpieczeństwo. A to doprawdy nie jest bezpieczna sytuacja, jak masz serial killera piętro wyżej. Idź, otwórz drzwi. O, ktoś lubi. Co? A co ten psychopata się tak chowie? No, wy lepiej powiedzcie, powiela są wątroby, nerki i płuca, co? Co? No, nie udawajcie, przecież widać, że macie jeszcze krew na fartuchu, biedny karlik. Jezus Maryjo, krew. To są konfitury. Co? To są konfitury? Ja. Konfitury. Konfitury z karlika, wyrób klasy międzynarodowej, eksport, prawda? Nie konfitury z karlika, ino dla karlika. Pani Karlikowo mi wczoraj będzie go dała, że będzie robiła konfitury. No pewnie, no. Jakoś ty jest łatwowierna, wiesz, jak ty szybko we wszystko wierzysz. A o co tam zaś chodzi, co? Ach, nieważne, pani Karlikowo. Pewnie, że nieważne. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za nóż. A, i jakby pani mnie potrzebowała do pomocy przy tym makaronie, nie? To chętnie przyjdę. No, to ja poślę Bercika pomoc, jakby zarobić nudle. Oni! Ino nie wie. Ty głupio, zaraz do ciebie przerobia na marmelada. O, wyście są w zmowie. Jezus Maria. Do widzenia. Do widzenia. Ty, jak ty mi jeszcze raz takiego wstydu narobisz, to będziesz widzieć. Ja cię pochlastą i cię sprzedam na narządy. I no nie wiem, czy ktoś to będzie chciał kupić, wiesz? No, godą rzech, że są w zmowie. Słuchajcie, ja nie wiem, kto i co i kto jest w zmowie, czy nie jest w zmowie. Ja się ubieram, ile na wazel, nie ma to tamto. No, cześć. Cześć, Wyszek. Ja teraz z tobą możesz ruszać do Krysi. Ty tu masz bułki. Jedz. Jasne. Tak jest. Zostawcie mnie samego tu. Zostawcie mnie. Serial killery nad głową. Pierruna, trzeba coś wymyślić. Aha, jesteś. Co, od Krysi zasiedziałaś się? No, trochę. A ty co, z bazaru? A wiesz, jakoś ruchu dzisiaj nie było. Zimno i w ogóle. 2 godziny stania to już wystarczy. A wiesz co, to pójdź kudymy do domu, mam rum, żeby mi się herbatka zruje. O, dobry pomysł. A Bercik jest? No, a ciekawe co tam u naszego Bercika. Czy dał sobie radę z serial killerem nad głową, co? Przestań już, Zbyszek, dobra. O kurczę, co to? Czwarte? Bercik! No i wtedy, panie komisarzu, on normalnie u nas zaczyna... A, co? Nie, to są swoi, zostawcie ich. Bercik, co tu się dzieje? Bercik! Co, zaskoczyło cię, Andzia, ja? Mąż męża bohatera. Zwabiłeś do naszego mieszkania serial killera pod pozorem robienia makaronu. A wcześniej, że wezwał policja i grupa specjalną. No, co? Karlikowo, głupia ci teraz, co? Dobrze, spokój, cisza. No. Shut up! Mamy mordercę. No. Ale teraz proszę pokazać zwłoki. Co? No zwłoki. Jakie zwłoki? To jakie zwłoki? No przecież pan nas zawiadomił telefonicznie, tak? Że obecna tu podejrzana zamordowała męża, żeby sprzedać go na narządy. I to po promocyjnej cenie, zgadza się? Tak, dokładnie tak. No właśnie. Dzień dobry. Nie ma czasem tu mojej żony. Co? Jezus, dzień dobry, pan Karlik. Ojej. Jarunie. Co ty tak leżysz? Jarunie, Karlik. Jarunie, jakby on się postarzał,
Panie komisarzu, jak on żył, to wyglądał dużo lepiej. Słucham? Nie, ta broda. I oczy widział taki horror, że po śmierci trupom broda rośnie. Ręce na kark pod ścianę. Tak jest. Panowie, zaraz, chwileczkę. Przepraszam, czy to jest ten słynny karlik? Panie Karlik, jak to miło poznać po tylu latach. Kto to jest? Czy oni czasami są w zmowie? Nie, nie, to jest mój kolega z Warszawy, ale porządny człowiek. A tamty to jest ten karlik, którego u nas zamordowała na narządy. No zaraz, chwileczkę, jak zamordowała? Przecież on żyje. Ach, tam żyje. No co, nie żyje? No przecież widzę, że żyje, żyje, tak? Żyje, ale już ledwo zipie. Narządów już na pewno nie ma. Nie. Karlik, obrócę się, no. Pokazuj swoje narządy. Co takiego? No, narządy. Może tam jeszcze jakieś zostały ci, czy nie? Męcik, ty pieruński psychopato! O, ja cię bardzo proszę, ty nie podskakuj! Widzi pan? Jak on żył, to tak nie podskakiwał. Przepraszam, czy pan się dobrze czuje? I ona ogół tak. Ale w sumie coraz rzadziej. Jeruni, czy już mogę wstać? Sobecik, ale narozrabiałeś. Nie ma to tamto. Biedna, stara kobieta. Po prostu, że był czujny. A karlikowo niech myśli, że to i tak łatwo ujdzie, wiesz? My ją jeszcze sprawdzimy. Ja wiem, że ona coś knuje, to jest pewne. To już dałby spokój. Nie da mi spokój, to i tak na sucho nie ujdzie. Ty lepiej zadbaj o to, żeby Andzia ci wybaczyła. Etam? Ona naprawdę była na ciebie wściekła. Etam. Zawsze dziób ty pieleński psychopatu. Ale Andzia! Pyskiem do stołu i leżeć. Ale Andzia! Ręce na kark! Ręce na kark! Andzia, ja ci dum, Andzia! Ty zawsze idziom ty pioleską psychopatą, ostatni rozum się tak najadła publicznie wstydu przez ciebie. Zrozumiano? Leżeć! Ale Andzia, co ty chcesz robić? Tak ma leżeć, tak długo aż mądrzeje. Ale chcesz go zastrzelić? Nie, ma leżeć i mądrzeć! Mądrzeć? O, no to długo może podpaść, wiesz? Nie szkodzi, wszystko mi jedno. Leżeć! Adzia, to może ja w międzyczasie pojadę do Warszawy, wiesz, i wrócę za tydzień. No to Paweł ci, pa. Zamknij dziób, Tamagoci, ci godu. Zamknij dziób i ani mru. Do widzenia. Powodzenia, Bercik. Powodzenia. A teraz leżeć i mądrzeć. Tak jest. A ja się poczekam. Na Górnym Śląsku cały